Dzień dobry, moi drodzy. Endling. Witam was bardzo serdecznie. Dalsza część historii z lisami w roli głównej. Zobaczymy sobie, gdzie nas dzisiaj to zaprowadzi. Przekonamy się, ile tutaj dobrego znajdziemy, ile złego. I jak widzimy, na początku już są ślady. Jest trop za naszym młodym. Tu wydaje mi się, że możemy po prostu biec. Co zresztą, jak widzicie, czynimy. O, tam jest strzelec, dobra. Z reguły jestem przyzwyczajony do tego, że idąc w tę stronę gra nas po prostu... gra nas cały czas prowadzi, żeby iść właśnie tutaj w tę stronę, a nie inną. Dobra, on w ogóle, patrzcie jak poluje. Dobra, mamy to, super. W ogóle to przez chwilę wyglądało troszkę jak scenka z Benny Hilla, nie? Czyli jedno biegnie w jedno, drugie biegnie w drugie. I raczej końca nie widać. Tutaj musimy dbać o ten poziom wyżywienia, żeby on był na jak najwyższym... na jak najwyższym poziomie. Jest wskaźnik. Dobra, to chyba możemy przejść tak po prostu. Oni są ok, oni nie mają na chwilę obecną przynajmniej złych intencji. Co zresztą widzieliście, że nie miało za bardzo, nie wiem, niczego złego na myśli. Mam nadzieję. Czy tak, tam mamy jedzonko. A tu mamy fragment historii. Czyli tak, on ją gdzieś prowadził, tak jakby w obozowisku. Ona w ogóle niosła tutaj tego liska. Ciekawe. No dobra. Ty na pewno musisz iść po jedzonko. To jest podstawa. To jest podstawa tej historii. Wy sobie zjecie. W sumie się zastanawiam, czy bardziej jesteśmy takim... lisim tatą, czy mamą lisem. Tego w sumie jeszcze nie ustaliliśmy. Na pewno jesteśmy lisem. To jest taka podstawa. Dobra, tu możemy biec. Czy to w ogóle coś znajdę? Aha, jest, to jest chyba to. Tak, to jest drapak. To jest potężny drapaczek. Pod koniec nocy kuśniesz, będzie szukał cię w tym miejscu. No. Czyli tutaj się wieczorową porą nie kręcimy, ponieważ to niczego dobrego nam nie przyniesie. Czy możemy przejść tędy? Możemy. Chciałbym znaleźć, moi drodzy, ten ostatni segment, który gdzieś tutaj się czai. Ze śmieci nie korzystamy. Z przejścia Borsuka również. What? Coś... Aha, to jest... Czy ja dostałem jedzonko od Borsuka tylko z tego tytułu, że go minąłem? No to wychodzi. Bardzo miło. Możemy tu zejść. Idziemy. Idziemy, idziemy, tam nie wchodzimy. Tam jest jajko. No, nas na razie nie interesuje. Czy ja tu będę mógł przejść? To jest kluczowe pytanie. Strażnik z dzikim psem. No to zawsze wzbudza pewien niepokój. Zwłaszcza, że wiemy... On mnie usłyszał? Czy po prostu się ten znacznik zrobił czerwony? Nie podoba. Czemu ten znacznik się...
No dobra, tam jest on. Tam idzie ze śmieciami. Oj. O. Genialnie, mamy przejście. W ogóle, już jesteśmy... What? Gdzie ja jestem w ogóle? Ja już... Nie wiem, czy ja dobrze idę. Nie no, chyba dobrze idę. Bez kitu. O, 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 o. Dobra, moi drodzy. Wiekopomna chwila, co jest w tym miejscu? Czy tu w ogóle coś jest? Aha! Wielka lodówka z jedzeniem. Oh boy. No dobra. Mamy dużo jedzonka, świetnie. Czyli wiemy, gdzie się możemy udać na wypadek głodu. Tylko no właśnie, czy my jesteśmy w stanie dotrzeć do domu? Z tego miejsca. Jak to się szło? Tak, tu... Ja tu zeskakiwałem? Chyba nie. Raczej tędy. Ogólnie boję się, że jak źle pójdę, to wszystko to, co odblokowaliśmy, niestety pójdzie w zapomnienie. Dobra, ten ze śmieciami dalej idzie. Tak. Nie! Ja! Tu nie ma przejścia teraz. Jak ja mam stąd przejść niby? Tu też nie przejdę. Może sobie poszedł? Tak, poszedł sobie, super. Dobra, jest git. Dobra, luz. Niestety tracimy bardzo dużo głodu. Znaczy, bardzo dużo poziomu najedzenia. Czyli uzyskujemy dosyć szybko status głodu. Trochę masło maślane, wiem. Ale no. Tak to wygląda. Dobra, hopla do góry. I teraz do domku w tę stronę. Tam w ogóle za winklem ten snajper stoi, czy tam myśliwy. Jak zwał, tak zwał. Dobra. Do domku. Czas na spanko. Przede wszystkim. Zapachy. No mamy bardzo dużo, nie? Zostały nam wyłącznie dwa punkty do odblokowania. No tak, jeżeli doznasz urazu, będziesz poruszać się wolniej. Tak, to już wiemy. To już wiemy, że każda, nawet minimalna kontuzja niestety wiąże się z opóźnieniem naszego liska. W tę stronę możemy iść w tę stronę. Mimo wszystko, dobra, ten myśliwy cały czas tam jest. What the f... Czy on we mnie, czy... czy w co on... Dlaczego? Dobra, młody gituwa. Super. Teraz... Nie, czyli on... Czyli to wychodzi, że to nawet nie we mnie było, czyli on po prostu oddał... Słyszę psa, ale go nie widzę. A, tam jest, na wprost. Są jacyś ludzie przytrzymywani. Wydaje mi się, że to mogą być ci. Co się patrzysz?
Dobra, do góry. Ten w ogóle... Nie, nie wiem, co on myśli. Gościu, to myślisz, że ci zaufa? Nara. Nara, typie. A tak wiecie, nie? W ogóle idzie agresywnie i no, no, taś, 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 chodź, no chodź. Bardzo niemiło. Ej, no. Ej, to jest wasza chwila. Tak musiało być. Co by nie mówić, tak musiało być. Musimy szukać jedzonka. Zobaczymy, czy w śmieciach będzie jedzonko. Tak, w śmieciach jest jedzonko. Dobrze. Om nom 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 nom. Fua. To nie było jedzonko. W sumie możemy iść ukrócić ten dzień. Nie widzisz mnie. O. Wybaczcie te zawahania, ale musiałem aż sprawdzić, czy aby na pewno tym klawiszem się przeskakuje, bo tak jakbym wpadł w pułapkę, a tamten by mnie jeszcze dodatkowo trafił, to już w ogóle byłoby pandemonium złych wydarzeń. No dobra, no nie wygrasz starcie, jeśli doznasz urazu. To jest istotne. W ogóle wybaczcie, że ten dzień sobie skróciliśmy, ale nie widziałem sensu, żeby go tutaj przedłużać, zwłaszcza, że nie mieliśmy żadnego znacznika. A jak widzicie tutaj... Na dzień dobry mamy część fabularną. Czyli mamy ten zarys, który nas najbardziej interesuje. Jedzonko! Dobra, proszę. Sobie podjecie. Chyba do góry. Tak. Tu do góry. Maluchy idą z nami. Tam w ogóle ten gołąb sobie grucha. Okej, dobra. Gdzie jest tu jest znacznik. Co to jest? Jakaś butelka? Dobra. Ej, zobaczcie, ten myśliwy stracił maskę, znaczy ściągnął ją. I pokazał swoje prawdziwe ludzkie ja. No dobra, no, co by nie mówić, no troszczy się on tutaj swoje potomstwo dał, nie wiem, młode jeść, pić. Cokolwiek. Cokolwiek, cokolwiek. Gdzie ten zapach mnie prowadzi? Tam jest pies jakiś. Trochę mnie nie... O nie. To jest trochę martwiące, że... Jesteśmy wciągnięci do wody. Tak trochę przez jakieś kanały idziemy. Dobra. Ty wiem, gdzie się... Aha. Czyli to się jakaś butelka stłukła, prawdopodobnie z tym piciem. O nie. Co ty robisz? Wyłaź tam. Wyłaź stamtąd. A, ty coś tam masz. Okej. Okay. No dobra, no nowa umiejętność. Umiejętność z robakiem. Brzmi zachęcająco? Nie powiedziałbym, no ale czy jest pomocne?
Najwidoczniej tak. O, śmieci. Mech. Myślałem, że będzie jedzonko. Dobra, szybciutko, szybciutko za śladem. Jest, mamy to. Mamy ostatni, nie, przedostatni punkt. Dobra, co tu się wydarzyło? W ogóle, co wy robiliście tutaj przy tej wodzie? Fascynujące. Ale zobaczcie, jesteśmy coraz bliżej ukończenia tejże jakże epickiej historii, opowiadającej w sumie o losach zwierzaczków. Dobra, czy tu mogę przejść? Tu możemy wskoczyć do góry. A tu? Tak, tu. Dobra, git. Dobra. Już tylko jedno zostało, a reszta gdzieś... Mnie tu nie było. Okej. Chodźmy stąd. Ogólnie załóżmy, że idziemy już wszyscy razem. Dobra, cześć panie Borsuk. O, pan Borsuk dał jeść. To jest gituwa sąsiad. To jest taki sąsiad, którego każdy chciałby mieć. Przychodzi, jeść da. Polowanie, wspinanie, kopanie, wysokie skakanie. No nice. Bardzo dużo umiejętności, tak, pomogą ci przetrwać ich umiejętności, jasne. To wiem. Nie mówcie. No nie mówcie, że to będzie koniec. Ej, idziemy. Czym prędzej? Tu? Tutaj, dobra, co? To jest jego osprzęt. Tak? O nie, aha, bo mu się... Młoda się przewróciła z lisem. I on odrzucił to wszystko, co miał. Jaki tu będzie finał tej historii? Ej, no normalnie... jestem ciekaw. Kolejna rzecz. Co to jest? Maska. Dobra, czyli on... Co tu się wydarzyło? Czemu ona leży? Czemu ona leżała i jakiś obcy typ w ogóle tu? What the f... Ale gdzie ja biegnę? Czy ja słyszę... O nie. O nie. Mm-hmm.
wait. Ale... Ach... Czy tak ma wyglądać koniec tej historii, że... Że znaleźliśmy młode, ale... Powiem wam... Co by nie powiedzieć, ale jest to bardzo smutne zakończenie. Przynajmniej w moich oczach jest to zakończenie na pewno nie z całkowitym happy endem, bo z jednej strony okej, odzyskaliśmy nasze młode, którego w sumie przez większość czasu poszukiwaliśmy, bo tutaj zły człowiek je porwał. I nie wiemy za bardzo, co było tutaj jego celem, co on chciał zrobić z tym małym Liskiem. Ale dowiedzieliśmy się za to, że tutaj prawdopodobnie córka tego łowcy... No, okej, okay, dobra, nie wiemy w sumie, czy ona jest chora, czy stało się z nią, wiecie, najgorsze. Ale no... Wow... Normalnie... Ach, ciary mnie przeszły. W sensie... Ach, wiecie, ciężko jest stworzyć grę, która w ujęciu fabuły, która może nie jest najwyższych lotów, no bo tutaj, wiecie, aspekt poszukiwań, jakieś tam takie zagadki logiczne i ogólnie postrzeganie tej całej historii przez pryzmat, no powiedzmy, że takiej rozbudowanej gry przygodowej. I no w sumie taki wątek, którego raczej nikt się nie spodziewa na koniec. Są niecodziennym, bo ogólnie ja liczyłem, że wiecie, że to będzie jakieś takie zakończenie w stylu, że będzie ta mała, że gdzieś ich spotkamy i wtedy ona po prostu, nie wiem, jakoś tam zaniesie na rączkach tego Liska i wiecie, że to będzie w ogóle takie podwójne dno, że może zły człowiek, ale jednak okazał się być dobrym, a tu w sumie... No dobra, okej, okay. Nie wiem jeszcze, czy to w ogóle jest aby na pewno koniec. No, mamy komplet, mamy całą familię złożoną, tylko nie było żadnych napisów, nie było żadnego, wiecie, wyjaśnienia, co teraz. Więc mogę być w błędzie, może to jeszcze nie jest koniec. Skrót i wydarzenie. Okej. Okay. To jest chyba to samo miejsce, w którym byliśmy przed chwilą. Idę tam. Ja muszę tam iść. Bo jakbym was zostawił z niepewnością, w ogóle nawet nie tylko was, ale jakbym zostawił siebie w niepewności, to nie wiem, czy byłbym w stanie spać spokojnie. A zapewniam was, że to jest już taka pora, przynajmniej to, kiedy ja nagrywam, że no tutaj to już bliżej jest do snu niż dalej. Dobra, zejdźmy sobie tutaj w dół. Grunt, żebyśmy nie spotkali nikogo złego dodatkowo, bo nie chciałbym uciekać przed żadnym myśliwym. To jest ostatnia rzecz, która w ogóle mi się w tym momencie próbowałaby, nie wiem, napatoczyć, albo którą chciałbym spotkać. I... Co to za pułapka? Ojejku. Ej, przestraszyłem się. Normalnie się wziąłem i przestraszyłem. Teraz to nie przejdę. Dobra, idziemy dalej. Tutaj? Nie, no tu jest bez sensu, tu nie możemy przejść. Wow, czy się okazało, że nie przejdę w tym momencie, bo wdepnąłem w pułapkę? W ogóle zwróćcie też uwagę na drugi aspekt, że teraz w ogóle nie spotykamy tu ludzi. Dosłownie nikogo.
Dobra, tu możemy zejść. Tu jest dom. No trochę się kręcimy w kółko, nie? Trochę się w kółko kręcimy. Ale idziemy tutaj właściwą ścieżką. I... tu do góry. Nie? Nie do góry? Ej, co jest? Jak nie do góry? To może tędy? O co tu chodzi? Dlaczego ja nie mogę znaleźć tam przejścia? Nie, no tu? Tu nie? What? No nie mówcie. No nie mówcie, że faktycznie zepsułem. Nie, to jest niemożliwe. Tam jest gałąź. Dobra, to musimy się w takim razie cofnąć do góry, przejść po gałęzi i wtedy gdzieś będziemy szli taką trasą jak wcześniej, jak przed paroma minutami. Dobra, ale czemu tu nie ma nikogo? To mnie niepokoi. Tu? Tak, tu możemy przejść. Bingo. Mamy to. A o co tu teraz chodzi? Ale dlaczego? Co tu się dzieje? Gdzie jest to szczęśliwe zakończenie, że wszyscy żyli długo i szczęśliwie? Co to ma być? Ojej. What the f... Nie rozumiem. Autentycznie, moi drodzy, ja nie rozumiem, co tu się odbywa. W ogóle mu się jeszcze jakaś krzywda stała. I to taka poważna krzywda. Ale nie ma ciała od... nie wiem, od jego córki? Wow, to jest dopiero skomplikowana fabuła na zakończenie. Dobra, tu przeskoczymy. Idziemy przez borsukowe przejście. Proszę, aby mnie to wyrzuciło gdzieś bliżej domku. O, git. What? Nie. Ale zaczęliśmy spotykać ludzi nagle. Nie fajnie. Dobra, plus, że nie ma myśliwych, nie? Nie wiem, idziemy do domu. O, o, borsuk, o. Borsuk chciał mi dać jeść. A ja z tego nie skorzystałem. O kurczę. O nie, ej. Czy oni psują mi dom? Jakiś w ogóle potop, coś tu się zepsuło chyba. Ej, w ogóle... gdzie one biegną? O nie, nie...
Nie. Nie. Słucham? Co tu się? Co tu się odbywa? Jak? Kto to w ogóle wymyślił? Tu? Nie, tu nie ma żadnych zapachów. Nie, nie ma nic. Tu zwierzę. O nie. O nie. Proszę cię, kop. No chcę ci pomóc. Mam masakra. Nie, idziemy w drugą stronę. Jedno, drugie. Dobra, mogę wam pomóc chociaż. Nie wchodź tu, proszę cię. Ale co tu się wydarzyło na tym świecie? Przecież było normalnie. Dobra, już, bierzemy ostatniego. Nie wiem, co o tym myśleć. Dobra, idziemy raz jeszcze. O nie. Idziemy raz jeszcze. O. I wiecie co? Przeanalizujcie sobie całość naszej historii. Wszelkie wzloty, upadki oraz to, jakim zmianom ulegał świat. I wydaje mi się, że wtedy odnajdziemy drugie, głębsze dno tego tytułu. Bo mam takie wrażenie, że tu nawet, wiecie, tu nawet nie chodziło o tą całą historię, przynajmniej ja to tak odbieram. Ale że tutaj ta historia, ona była podłożem do zaprezentowania zmian. Tych dość destrukcyjnych, które odcisnęły na pewno niejedno piętno. Powiem wam, nie spodziewałem się, naprawdę nie spodziewałem się, że ta gra... Come on, ej, ale... Ej, Borsuk! Gdzie on biegnie? Ja nie mogę być tak szybko. Poczekaj na mnie. Gdzie on pobiegł w ogóle? To jest też dobre pytanie. Czy ta nasza wędrówka
będzie prowadziła dokądkolwiek. Czyli jakaś... Nie, mapy tu nawet nie ma. Tu nie... Aha. Dobra, jeden. Chodź. Chodźcie. Trzy. Ej, nie ma jednego. Gdzie on jest? Moi drodzy, było drobne cięcie, jak widzicie. Już w komplecie. Tak, musieliśmy tutaj dostać się z całą skompletowaną... Nie. Nie. Okej. Proszę, proszę, nie, niech to się zakończy happy endem. Nie. Wiesz co, typie? Oby dzień już nie powiem zostało. Come on. Szczerze, z każdym krokiem... Z każdym krokiem boję się, że... Że to zakończenie wcale nie będzie takie, jakbyśmy chcieli uświadczyć. No, powiem tak. Wydaje mi się, że szczerze, nie wiem jak podsumować tę grę. Wiecie, pamiętacie jak przed paroma minutami mówiłem, że... No, że gry kończą się happy endem, że wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Ale... Tutaj twórcy zaprezentowali nam coś zupełnie innego. I to jest naprawdę olbrzymia gra na emocjach.
że wiecie, mimo wszystko ta gra nie była długa. 3 godziny? Może 3,5? I nawet jeżeli graliśmy to na raty, to widząc poczynania naszego protagonisty, gdzieś tam widząc rozwój tej naszej małej watachy, mogliśmy odczuć gdzieś tam swego rodzaju takie przywiązanie, bo to jednak, wiecie, cały czas operujesz z jednym bohaterem i to, że dbaliśmy w ogóle o to, żeby te młode miały jedzenie, żeby chronić je. To jest właśnie w tym to, że my po prostu mieliśmy je ochronić. I to się udało. Jak chodzi o przemyślenia, wydaje mi się, że to jest stosunkowo mocny tytuł. Przynajmniej to taka pierwsza oprawa, którą myślałem, że właśnie ta gra nam zaoferuje, że to właśnie będzie taka, wiecie, luźna gra. Tak okazała się być czymś zupełnie innym. I to jest koniec. To jest, moi drodzy, po prostu koniec. Więc dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. Jeżeli ktoś dotrwał do końca tej serii, to dajcie mi znać, jakie są wasze przemyślenia. Bo według mnie ta gra zdecydowanie posiada drugie dno. Ale dalej myślę, że porozmawiamy sobie jeszcze o grach tego typu nie raz. Więc dziękuję wam za wspólnie spędzoną tą historię. Ja się z wami pożegnam. I w sumie w tym akompaniamencie ciszy myślę, że możemy zakończyć. Do zobaczenia i do usłyszenia w niejednej, mam nadzieję, epickiej historii, którą wspólnie jeszcze razem przeżyjemy. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej, hej.